Dziś w programie Marta Wcisło uczy retoryki. Najlepsza ruska onuca ever. A oprócz tego... 17 maja przyjadą najlepsi z najlepszych posłów z naszego parlamentu. Dariusz Joński oraz Michał Szczerba. Dziś chciałbym w tym programie poruszyć temat sztuki wystąpień publicznych. To umiejętność kluczowa dla każdego człowieka, a tradycje sztuk retorycznych sięgają greckich sofistów, Cycerona i w ogóle. Dziś, gdy media społecznościowe są istotną częścią naszego życia, właściwie każdy z nas codziennie w ten czy inny sposób występuje przed opinią publiczną. Jeden ma kanał na YouTubie, drugi robi wątki o wojnie na Ukrainie na Twitterze, a trzeci za petrodolary udostępnia zdjęcia swoich stóp wiernym subskrybentom z krajów arabskich. Dlatego tak ważne jest, by umieć się sprzedać. I tak jak było od wieków, kluczem do mistrzostwa jest częsty trening. Do tego nie potrzeba wielkich środków ani też czasu. Zamiast wpatrywać się w ekran telefonu w drodze do pracy, można przeprowadzić szybką prezentację dla współpasażerów danego środka komunikacji. A więc, co Państwu chcę dzisiaj przekazać, że w naszym życiu mamy wiele różnych marzeń, wiele różnego rodzaju celów i każdy z nas chce je realizować. Gdzieś tam wewnętrznie niesie nas do tego. Natomiast strach, który mamy, taki tutaj, gdzieś w środku, nas paraliżuje, powstrzymuje nas przed tym, żeby cokolwiek zrobić. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ kiedy my za parę lat będziemy chcieli stanąć sobie przed lustrem i powiedzieć, że... W takich wystąpieniach publicznych niezwykle ważna jest wiarygodność przekazu. Tak dokładnie jest w tym przypadku, bo o spełnieniu marzeń i sięganiu gwiazd mówi człowiek, który znajduje się mniej więcej w tej samej grupie zawodowej, co ślepy cygan z harmoszką. Sam jest więc najlepszym przykładem, że jego coachingowa metoda działa. Ale Państwo powiedzą, ja bym tak nie umiał, mnie to by od razu trema zżarła. Ale i na to są metody. Jedną z nich jest stary, dobry rozpęd. Trzeba zacząć tak szybko i wyrzucać z siebie słowa z taką prędkością, żeby na nerwy po prostu nie było czasu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, to nie fundusz wsparcia rolnictwa, tylko fundusz zaorania i wydojenia polskich rolników. Za pieniądze rolników chcecie wspierać rolników. To hańba i wstyd. Tak nie może być, że polscy rolnicy, którzy ledwo przeżyli kryzys zbożowy. Oczywiście ta metoda działa do momentu, kiedy po raz pierwszy trzeba nabrać powietrza. I wtedy niestety człowieka mogą opaść wątpliwości o to, co w ogóle... Pojawi się w głowie ten świdrujący głos, przecież to jest w ogóle bez sensu, ty w ogóle nic nie wiesz, o czym mówisz. Ale i ten głos można opanować dzięki rygorystycznym ćwiczeniom. A wtedy, zresztą kariera posłanki Marty Wcisło najlepiej ilustruje, co wtedy. Obok tremy to właśnie przeświadczenie, że nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, jest największą przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Dlatego już od najmłodszych lat trzeba walczyć z tym przesądem, który podpowiada nam, że to, co mówimy, musi być w miarę mądre. Nazywam się Krzysztof Sitarek i jestem z Agrunii. Tu na terenie Baranowa ma powstać ogromne lotnisko, gdzie mieszka tutaj mnóstwo osób. Chcą ich wszystkich wysiedlić. Nie mam na to mojej zgody, żeby tu powstało CPK. Nie wiem, co PiS zamierza zrobić w tej sprawie, ale ja mam do Kaczyńskiego jedno zasadnicze pytanie. Gdzie ci wszyscy ludzie mają się podziać? Po co im te lotnisko? Nie wiem, o co chodzi i nie wiem, co Kaczyński zamierza, ale nie ma na to mojej zgody. Za to syntetyczne wyrażenie credo polskiej opozycji temu młodemu człowiekowi z Agrounii należy się nagroda. Najwyższym i najbardziej godnym szacunkiem, przejawem sztuki retorycznej jest próba przekonania ludzi do poglądu, który większości naszych odbiorców wydaje się być obrzydliwy. Na przykład takiego poglądu, że Armia Czerwona jaka była, taka była, ale obowiązkiem Polaka jest złożenie kwiatów na grobach krasnoarmiejców. A czy, przepraszam, z kim rozmawiam? Mikołaj Janusz? Nazywam się Piotr Panasiuk. Czyli pan jest sobą obywatelem, który składa kwiaty sam z siebie, nie reprezentuje? No, tak, to mój obowiązek chyba, prawda? Jako obywatela, czy jako, tak, jako Polaka? Tak, jako obywatela, jako Polaka, bo
Wie pan. Znaczy, uważa pan, że ta historia jest w niewłaściwy sposób podawana, że została jakieś... No, oczywiście, bo to Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. I my, pierwsza Armia Wojska Polskiego, ja jestem kombatantem. Mistrzostwo. Czysty kunszt. Najpierw chciałem zwrócić uwagę na zastosowanie taktyki zmylenia przeciwnika. Jestem kombatantem, mówi Piotr Panasiuk, kiedyś kandydat Konfederacji, dziś działacz ruchu antywojennego. To jest świetna metoda, żeby na koniec jakiejś kontrowersyjnej wypowiedzi wyrzucić jeszcze coś już zupełnie bezsensownego. Na przykład mówimy tak. Dlatego uważam, że Niemcy powinni otrzymać odszkodowanie od Polski za utracone ziemie. Michael Jackson był Chińczykiem. Ha? I na czym państwo się skupili? To jest geniusz tej metody. My zastanawiamy się, jak 50-letni na oko Piotr Panasiuk mógł walczyć pod Lenino, pod dowództwem Berlinga, a naszej uwadze uchodzi w ogóle cała sprawa z kwiatami. Ale popisów retorycznych było więcej. To odpowiada? Kto odpowiada za Katyń? Kto odpowiada za Katyń? Wie pan, to jest skomplikowane z Katyniem, wie pan, bo oczywiście mordu dokonano, prawda, dokonali żołnierze NKWD, wykonując polecenie biura politycznego, ale wie pan, ten mord był zainspirowany wieloma innymi rzeczami. Była wtedy, wie pan, to jeszcze był mord, wie pan, to był jeszcze czas, był pomysł, prawda, w rządzie emigracyjnym, który wtedy był, jak pan wie, we Francji, tak, żeby Polacy wzięli udział w wojnie zimowej z Rosją, tak. Nie wystąpili po stronie Finów w wojnie zimowej. To znaczy, ja tak nie twierdzę, takie są domniemania, wie pan, bo wie pan, nikt nikogo bez sensu nie zabija. Wspaniale! Podsumowując sens logiczny tej wypowiedzi, z Katyniem to wie pan, było trochę inaczej niż ludzie myślą, to znaczy, oczywiście było tak jak ludzie myślą, ale jak było, to się dowiemy może za 100 lat. Kluczowe jest użycie zwrotu, wie pan, który tworzy pewną wspólnotę informacyjną z odbiorcą, szczególnie przydatną w sytuacji, gdy próbuje się na przykład relatywizować mord katyński. Wie pan? No tak. No, ale właściwie... Nie, no właśnie nie wiem. Ale prawdziwe mistrzostwo jest wtedy, gdy jesteśmy w stanie uniknąć niekorzystnych dla nas faktów poprzez ucieczkę w abstrakcję, filozofię pierwszą, metafizykę. Nic nie dzieje się bez przyczyny, powtarza za Arystotelesem i Tomaszem Zakwinu Piotr Panasiuk, nawiązując do najwspanialszych tradycji polskiej argumentacji, zebranych w klasycznym dziele Gdyby natura chciała, to by zrobiła ten przekop. Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem jest Jędrzej Kodym-Kodymowski, lider zespołu Apteka. Witam serdecznie. Pana redaktora. Dzisiaj rzeczywiście materiał dosyć taki denerwujący. Mój dziadek akurat został zamordowany w Katyniu. Także ten pan tutaj były, nie wiem, członek Konfederacji. Zresztą czegokolwiek byłby członkiem, no to wiadomo, że tutaj no, nie będzie mu lekko. No, nawet już nie chcę używać konkretnych epitetów. Ani, jak to się mówi, nazywać rzeczy po imieniu, bo jesteśmy w godzinach, w których niecenzuralnych słów się nie używa. I jesteśmy wśród ludzi kulturalnych także. Poza tym, tak, dokładnie, kultura osobista wymaga od nas pewnej formy i pewnego sposobu zachowania, ale tutaj widać, że pan tak się, jak to się mówi, sam nasadza, sam się nasadza. Ale czy to nie jest tak, proszę pana, bo wie pan, podobnie zachowuje się rosyjski ambasador w Polsce. Może właśnie o to chodzi, żeby się nasadzić, a potem mówić, no, biją mnie, ponieważ w Polsce nie ma pluralizmu poglądów. Dlatego ja uważam, ja rozumiem to, co pan ale mówi. Ale jest jednak różnica między ambasadorem rosyjskim, no bo jest. On jest ambasadorem rosyjskim, a jest różnica pomiędzy kimś, kto de facto... Chce reprezentować jakiś naród ruch polski. Czysto i można powiedzieć skrajnie patriotyczny, wręcz można powiedzieć, że uderzający w taki delikatny, nacjonalistyczny ton. No i tutaj wychodzi jakaś taka właśnie cała degrengolada, ta pustka intelektualna, zresztą to, co tutaj zaprezentował pan tym swoim monologiem, odpowiadaniem na pytania, no to
Nie, tutaj to już nawet nie chcę się, jak nie chcę się podpompować. Bo, nie, niech pan bo się nie wola, właśnie, bo to jest ciekawe. Bo, nie, wolałbym jednak rzeczywiście jakiś weselszy temat, ten, który na początku zaproponowałem, na temat wizerunku człowieka, który jeszcze nie jest stary, ale już wiadomo, nie jest już taki młody. Aha, no, ale czyli to... chodzi panu, bo państwo nie wiedzą, przed programem pan się bardzo śmiał, znaczy pan teoretycznie, to była też taka, można powiedzieć, manipulacja pewna retoryczna ze strony naszego dzisiejszego gościa, bo pan powiedział, że mam piękną fryzurę, po czym powiedział, że tu mam trochę włosów, tu mam łysę i z boku też mam włosy. No, ale takie gęste, ładne właśnie, takie że tutaj gęste, ładne. Można by sobie zapuścić. I że mógłbym mieć nawet zaczeskę tak zwaną. Tak, tylko pan wie, potem jak jest taki wiatr, jak dzisiaj jest akurat, to potem jest takie niebezpieczeństwo. No więc dlatego zakłada się opaskę, że... jak Björn Borg. Aha, właśnie. Rozumiem. Albo frotę. Można na przykład mieć w tym samym kolorze zegarek i tą opaskę, a do tego jeszcze na przykład klapki, japonki. Tak jest. Na przykład w kolorze błękitnym. Nie nawiązując tak już do tego tematu, ale ja mam taką jedną obserwację. Zauważył pan, że w polskim języku, i to ci ludzie, którzy chcą tak właśnie relatywizować, bo ten pan właściwie nic nie powiedział konkretnego, o co chodzi, tylko mówi... To ciężko jest nawet nazywać go panem. No panem, bo to, ten no, człowiek. Ten osobnik rodzaju męskiego. Tak jest. Ten osobnik, on mówi, że nikt nie, bez przyczyny nie morduje. Jakby to było już jakieś takie... No. Nie, no to też jest znana musieli postać. Mieć jakieś powody, proszę pana. Tak, i to nawet to zostało opisane przez syna jednej z posłanek, zresztą wicemarszałkini. Tak, znana postać. Napisał, że państwo radzieckie dokonało tej likwidacji polskich oficerów ze względu na to, że była to duża grupa darmozjadów. A państwo radzieckie nie mogło sobie w tamtych czasach pozwolić na utrzymywanie darmozjadów. Ponieważ walczyło z nazizmem, proszę pana. No, nie, znaczy no wtedy więc... jeszcze akurat miało sojusz z nazizmem. Tak, dokładnie, ale w ogóle już sam fakt funkcjonowania w polskiej polityce takich osób i brak takiego powszechnego ostracyzmu, który powinien być wymierzony przeciwko takim ludziom, jest zastanawiający. Właściwie skąd ale właśnie to się zastanawiające bierze? To jest to, proszę pana, że ten pan oczywiście już jest odstrzelony. Zresztą ostatnio politycy, na przykład Robert Winnicki, jak Leszek Sykulski napisał, że czy chcielibyście służyć w grupie Wagnera, jakby była, można było walczyć z ukraińskimi banderowcami i że właśnie trzeba składać wieńce na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, to Robert Winnicki się od tego odciął, prawda? Tylko ja się zastanawiam w takiej sytuacji, co to jest takie to... Ja nie chcę mówić, że to oni są tak samo winni, bo nie, no każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa. Ale jak to mimo wszystko się staje, że wszystkie takie osoby, jak pan właśnie ten Panasiuk, jak pan Sykulski, gdzieś tam zawsze związane były z tą Konfederacją? To jest zagadka, która mnie po prostu zastanawia. No tego, na to nie potrafię odpowiedzieć, bo akurat na przykład znam ludzi, którzy głosowali na Konfederację. Ja też znam. Mówiąc szczerze, niejednokrotnie słuchając na przykład pana Bosaka, właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o poziom intelektualny, to w wielu przypadkach, porównując go z innymi posłami z innych formacji, jest takim, można powiedzieć, jednak człowiekiem, który jest na przodzie peletonu, jeżeli to chodzi prawda, o, tylko, że wie pan. O siłę intelektu i wiedzę w niektórych przypadkach. Niemniej jednak, no tutaj akurat ten pan... Tylko no wie pan, to jest... tylko, że to jest pytanie, ja zawsze sobie zadaję w tej sprawie, ja absolutnie rozumiem, co pan mówi, tylko ja zawsze sobie zadaję pytanie, jak na przykład słyszę Krzysztofa Bosaka, który mówi o tym, porównuje to, co robi Rosja na Ukrainie na przykład z interwencją amerykańską w Libii. I to oczywiście robi na bardzo subtelnym poziomie wiedzy, także akurat to była konfrontacja z jednym z polityków PiS, który miał mniejszą wiedzę w tym temacie rzeczywiście niż Krzysztof Bosak, ale zastanawiam się, czy wnioski ostatecznie nie mają być takie same, że jednak Rosja w jakiś sposób może być usprawiedliwiona, wie pan, to jest taka, ale dobrze, zostawmy to może. Nie, może podsumujmy. Podsumujmy. Zdanie podsumowania się tutaj jakby należy. No, podsumowanie jest bardzo proste. No, nie możemy nigdy pochwalać agresora,
a piętnować ofiary. No więc no jeżeli tak byśmy zaczęli robić, to wszystko stanie na głowie, a powoli jakoś tak w niektórych przypadkach mamy do czynienia z sytuacjami, w których rzeczywiście świat powoli stara się stanąć na głowie, chociażby wracając do naszego ostatniego spotkania i wejścia w tych czerwonych szpilkach całego rządu Justina Trudeau, co miał to zaprotestować. Byli, ale nie, to ministrowie też wchodzili. Tak. Widać, że tak, te szpilki, mimo że były dopasowane numeracyjnie, to jednak tam ten kunszt chodzenia tylko sam premier Justin Trudeau wykazywał w 100%. Proszę pana, no. To żeby tak troszeczkę zmienić temat, no. To chciałem pan rozjaśnić. A propos, tak. Mówiłem dzisiaj, że wszyscy funkcjonujemy w mediach społecznościowych i czasem niektórym to mocno szkodzi. Nie wiem, czy zna pan wytwórczość zespołu, no, można powiedzieć, pana kolega też ze strady, taki zespół Boys. Ja tutaj się mszczę za to, co pan mi zrobił, porównując pana twórczość do zespołu Boys. Ale jest tam taki pan Marcin Milek, nie? No, on się nazywa. No. No i ostatnio wrzucił na Twittera, patrzę na jakieś, może Facebooka, swoje dwa zdjęcia ze szpitala i tylko taki napis zrobił onkolog i miał taką smutną twarz. I wtedy ludzie mu zaczęli pisać, trzymaj się, tak, musisz z tym walczyć. Tak, no. Po czym okazało się, że on, jemu nic nie jest, jak możemy zobaczyć materiał numer dwa, poproszę. Marcin Miller udawał, że jest chory na nowotwór. Bardzo lubię, jak ludzie współczują. I on powiedział, że on tak lubi prowokować, że jego kolega pracuje akurat w tym szpitalu, więc on tylko tam odwiedzał, dlatego napisał onkolog. Nie, no przegięcie pały, no po prostu, no coś niewyobrażalnego. To jest takie, no, nie wiem, to jakby założył żabę na głowę, to jak było w tym kawale, że coś mi się przyczepiło, że przyszedł facet z żabą na głowie, no i lekarz pyta, co się panu stało, a żaba odpowiada, coś mi się przyczepiło. Piotr Panasiuk przyczepił do żaby. Tak. Proszę pana, ale może to jest dobra metoda, tylko zawsze się zastanawiam, co tacy ludzie w takim momencie, czy on myślał, że to nie wyjdzie na jaw, że on tak naprawdę, czy trochę go tak podkusiło, albo myślał, że to nie będzie takie jednoznaczne, może jak tylko napisze, że onkolog i smutna twarz. No, nie, że beczka, nie, że może myślał, że to po prostu beka, no. Że to jest dobry sposób na nie wiem, zrobienie dowcipu, tylu ludzi cierpi na choroby nowotworowe, zresztą wzrost takiego, można powiedzieć, w pewnym sensie powstania epidemii nowotworów jest też synonimem naszych czasów. Być może jest to związane z wydłużeniem się życia, może z naszym, nie wiem, trybem życia, spędzaniem właśnie czasu przed komputerem w mediach społecznościowych. I kto wie, czy jak to się mówi, los nie będzie tutaj złośliwy i nie wykręci psikusa. No ja bym tak sobie raczej panu Millerowi radził nie żartować, bo to się może źle skończyć. Znaczy generalnie, jak wiemy, wolność jest ważna, niech żyje. Jak i swoboda. I swoboda, i zabawa, tak, i dziewczyna młoda też. Tak, tam jeszcze winko chyba wchodzi. No. Nie. Nie? Nie. Niech żyje wolność, nie. I niech żyje zabawa i... No, dziewczyna młoda. Dziewczyna młoda. Ale wiadomo, bo, że flaszka, wiadomo, winka też tam musi flaszka, być. No, nie no, tak, jak no. Zabawa, to wiadomo, i, tak. I człowiek coś tam... No. Chciałem tylko panu, jeszcze tak pana ostrzec przed sztuczną inteligencją, jak mogę poprosić o materiał numer 5. Samoobsługowe kasy chcą napiwków. Klienci mówią o szantażu emocjonalnym. Proszę pana, dziękuję za materiał. Jak pan jest w stanie odpowiedzieć, możemy zejść z tego już. Jak samoobsługowa kasa chce... samoobsługowa kasa robotnicza, proszę pana. No. To tak, napiwku, i to już kończymy. To taka już 30 sekund, proszę pana. No. Kto, na kogo te napiwki są? No właśnie. Pewnie na leczenie Marcina Millera, no proszę pana. Przykład. Albo na tego onkologa, który go obsługuje. No. A moim zdaniem, wie pan, co to jest? Ja tylko powiem państwu, też powiem na końcu. To jest pierwszy test, kogo sztuczna inteligencja zamorduje,
a kogo zostawi przy życiu. Jak ktoś daje napiwki samoobsługowej kasie, to przeżyje, a jak ktoś jest niemiły dla sztucznej inteligencji... Tak, to będzie go powoli wciągać, tak. No, koniec. No dobrze, wspaniale, doszliśmy do jakiegoś, proszę Państwa, bardzo konstruktywnego dzisiaj wniosku. Może nie było tak śmiesznie, ale faktycznie ten temat, który rozpoczął, akurat nie trafił. Niech Pan się nie tłumaczy. Nie zawsze trzeba się... Nie zawsze trzeba się, proszę Pana... Można powiedzieć, żebym wykorzystał wszelkie środki, żeby... w ogóle zakończyć jakiekolwiek rozmowy w ten sposób na ten temat. No i to jest bardzo dobre podsumowanie, proszę Państwa. Mnie jak zwykle proszę nie przezywać w internecie panu Kodymowi. Chyba, że trochę. Jak zwykle, no. Państwo się do tego nie stosują, niektórzy, ale trudno. My widzimy się już w poniedziałek, więc do zobaczenia.